straszne. No także tak to wyglądało, jeśli chodzi o te pierwsze moje, że tak powiem, pierwsze walki. No później to było zdobycie komendy policji. No, szalenie trudno, dlatego że były dwa były budynki takie oddzielnie stojące na podwórku pełne obsady. No, to nam się udało jeden budynek spalić, prawda. No a centrum to była tak silna obsada, prawda, że trudno to by było. A myśmy byli w Pałacu Staszica, a Niemcy byli po drugiej stronie na uniwersytecie. Także Niemcy byli, no i oczywiście w kościele Świętego Krzyża i prawda, obok kościoła, prawda, ten budynek komendy policji, prawda, niemiecki, świetnie obsadzony. I myśmy rozpoczęli, prawda, ostrzeliwania o godzinie 3 rano, prawda, to się nic nie udało. No i potem Niemcy spalili jeden ten, wycofali się z jednego budynku i spalili go, prawda, no i potem bronili, prawda, tego centralnego. No i muszę powiedzieć, że było ostrzeliwanie z Pałacu Staszica, prawda, także Niemcy nie mogli żadnej pomocy z drugiej strony przez ulicę, bo tam były nasze ciężkie karabiny maszynowe, prawda. Walczyłem, no, z drugiej strony my tak, no ale to długo trwało, prawda, bo oni mieli tam silną broń. No i potem udało się to właśnie. Miałem taką satysfakcję, to miałem swój ten oddział 6-osobowy, prawda. No i nam się udało wpaść do od tyłu do tunelu bramy. Prawda. Przeskoczyliśmy, prawda, był bardzo silny ostrzał, prawda? I w czasie tego silnego ostrzału myśmy skoczyli, nas pięciu udało się przebiec. No mieliśmy straty niestety. Przebiec przez podwórko, prawda? To nie duża była droga, prawda? Ale oni strzelali z góry. No i byliśmy już w bramie tego domu i klatka schodowa. No i wchodzimy na tą klatkę schodową, a Niemcy byli na pierwszym piętrze. No i jesteśmy, nie ma na klatce schodowej Niemców. Oni są tylko w tych pomieszczeniach tam. I są drzwi, prawda? Próbujemy oczywiście zamknięte. Tam jest korytarz i tam są stanowiska niemieckie. No i nas jest pięciu, prawda? Oczywiście mamy granaty. No więc granaty na drzwi. Te drzwi padają i co widzimy? Widzimy uciekających Niemców. No i strzelamy, jeden pada, pozostali wpadają na schody, na wyższe piętro. No więc my oczywiście dalej wchodzimy. Po prawej stronie, w tam stanowisku ciężkiego karabina maszynowego stoi. Okazuje się, ma przestrzeloną przez nas luf. Nieczynny, prawda? A ci są piętro wyżej. No więc w ten czas oczywiście z tego okna tam wołam. Jesteśmy na pierwszym piętrze, od razu już cała duże grupy wpadają, a Niemcy są są tam takie wewnętrzne schody i tam są na górze. Prawda? No i co ja robię? Chwytam ten pistolet maszynowy, od razu schodzę na dół. Prawda? To jest właśnie to zdjęcie. I szybko co? Biegnę na róg świętokrzyski, na naszą kwaterę, schować ten pistolet maszynowy. On ma dziurę w lufie, to się zreferuje. No i oczywiście schowałem, wracam, prawda, z powrotem. No Niemcy jeszcze są tam na górze, no i w ten czas właśnie tak. Tam jeden z kolegów, prawda, po tych schodach, no czekamy, bo nie prędzej czy później my jesteśmy, nie mają wyjścia, prawda. No, on taki bojowy, tak, też miał taki swój pistolet maszynowy, prawda. Bieg i raptem pada. No, zastrzelili. Także jeszcze żył parę godzin, umarł, prawda, zupełnie nonsensowny. No, ale cóż, skończyło się, prawda, na tym, że ci Niemcy się już poddali później, prawda. Już potem kościół został opanowany, już oni, już droga ucieczki była
przecięta też. Oddali się, mieliśmy tych jeńców, no kupę mieliśmy tych jeńców niemieckich. No. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę ProPatria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.